Siema, witam was, ja jestem Polski Xen, to jest kolejny odcinek z Farming Crossa 2 i jestem po dwóch nienagranych odcinkach, znaczy jeden się na pewno nagra, tylko że go ja mądry usunąłem. Zamiast zapisać. Dlatego brawo ja, możecie mi tam w łeb strzelić kiedyś. No ja teraz możecie to zrobić, ja pierdziu. Ogarnąłem, jak się tu pompuje to obornik. Nie wiem, co tu się zbiera. Szambo chyba. W ogóle patrzcie. No dobra, to co możemy sobie tam kiedyś na pole wylać, ale to raczej nie teraz. Kurde. No poza odcinkiem zasiałem i opryskałem je na pole. Dokładnie to jest mapa. Lag. Pyla. To jest lewy dolny róg mapy. Czyli no dobra, ogarniam. Chyba. Tutaj są pokazane na lewej stronie u góry skup. To tutaj jest pokazane. A dobra, tu jest nasza farma. Tutaj też jest gospodarka, znaczy. Tutaj na prawo mamy miasto. My aktualnie jesteśmy. Cześć. Dobrze mówię? Ty tak na pewno dobrze mówię, dobra. Taktyczne cięcie. Dobra, ja już ogarniać. My mamy tą piątkę. File z 5. Dobra. Tu też jest w sumie file z 5. My tutaj mamy file z 5. To jest nasze. To na żółto jest nasze. Dobra, to tutaj też coś jest, ale a my to cały rok możemy ściąć. Dobra. To nieważne. Nie wiem, co możemy robić. Krowami się nie zajmiemy. No nie wiem, no pomysłu nie mam. Ochle tu zostawiam i zabieramy John Deere do domu. Na gospodarkę. Nie, dobra, nie. My nie, zobaczymy, jak sobie z tym poradzi nasz ukochany Ursus. Z tą chochlą, jak sobie poradzi. I z wybieraniem obornika. Ale mu sypiam. A i też umyłem John Deere'a.
Bo to chyba po nim widać, że jakiś taki na... No to... Dobra, już zrobione. Nie wiem, jaki dzban oprócz mnie mógłby tak zaparkować rozrzutnik. Ja nie wiem, czy w ogóle widzieliście ten traktor w środku, ale... Jak nie, to tu nie ma co oglądać. Teraz się tym pobawimy, tą chochlą. Przy wybieraniu obornika. No ja nie wiem, czy też tamtego... Nie, tamten odcinek jest nagrany. Dobra, jeżeli seria Ci się podoba, to zostaw łapkę w górę, będzie mi miło tworzyć więcej tego typu odcinków. Co ja mówię, kurde, nawet nie wiem, co ja mówię, nie? Dlatego, no, zostaw łapkę w górę, komentarz i suba. Jak ja to kiedyś mówiłem, łapkę i sub, no weź to zrób. Teraz pytanie, dlaczego tak nie mówię? Ten rozrzutnik też mi się tak przydaje, że się nie przydaje. Dlatego trzeba będzie myśleć, żeby się go nie wyzbyć, bo tyle, ile trzeba go ładować. Tą chochlą to naprawdę. To sama robota jest z tym. Dlaczego te bele są tak rozwalone? Wszędzie, gdzie nie spojrzę, belka. W sumie lepsze to niż balas, ale... Teraz widzę, jak to jest. Będziemy tak cały odcinek ładowali obornik. Kurde, myślałem, że już nie pojedzie. A wybieramy stąd, gdyż już ponieważ tutaj mamy inny rodzaj krów, który chyba tego nie produkuje. Dlaczego? Ta gra mi to tak musi utrudniać.
Kurde, nie leć mi tu. Co tu się? Napiszcie w komentarzu, czy byście zmienili swoją szkołę na inną, bo ja tak na przykład na pewno bym zmienił. To w sumie na wakacje mogłem myśleć o tym, bo się mnie tata pytał, czy chciałbym zmienić. Tak na rok na przykład. Ja to też tak nagrywam to w wakacje jeszcze, bo tego nie wiem. Może zdanie zmieniłem. Się do was tam kiedyś odezwę po cholery i robię taki zapas, nie wiem. Bo rok szkolny idzie. No zrobię sobie do końca roku szkolnego, do następnych wakacji zapas. Proszę, nie zapomnijcie w końcu. Proszę was, nie zapominajcie. A też pozdrawiam Karolusza, bo chyba cię nie pozdrawiałem. Dobra, jak nie pozdrawiałem, to przepraszam. Jeżeli pozdrawiałem, to pozdrawiam cię drugi raz. Skleroza mnie boli. Znaczy nie boli, nie mnie boli. Skleroza nie boli, pamiętajcie. No, wysypcam do końca. To mnie może kiedyś jeszcze zobaczycie. Tak mi chodzi bardziej, że twarz. No bo na razie to bida, nikt mnie nie widział. Chyba, że te osoby, które mnie znają. No tak osobiście. Kurde. Nie wiem, czy mi się chce jeszcze ten obornik ładować, ale muszę. Żeby mieć co robić później. Zatora muszę przyprowadzić. Kurde, to już mamy od razu zajęcie, jeżeli już załaduję ten obornik. Dobra, resztę sobie załaduję poza odcinkiem. Idziemy po zatora. Jaka ten, jaka zdradziecka brama. To pole to jest moje? Aha, dobra, dobrze wiedzieć. Czyli, że jest moje. Nie wiem od kiedy, chyba razem z działką było sprzedane. Na nim nie mam zamiaru nic siać. No już 14 minut ponad. Może kiedyś się zobaczymy, może nie. Jak się zobaczymy, to za rok. Najszybciej. Albo jak zrobicie 100 tysięcy.
bo takie 100 tysięcy, jakby było na kanale, byłoby mi miło. To mym marzeniem. I mogę sobie tylko pomarzyć. To możecie sobie chyba zobaczyć w opisie kanału, że jest licznik do 100 tysięcy. Jak ja to nagrywam, mam zrobione 20. Tak zaliczone jeszcze. Kurna, gdzie ja się tym zatorem do rowu wywaliłem. Chwila. Dobra, już wiem, gdzie jest zator. Zaraz go wyciągniemy. Tylko ta chwilę potrwa, bo ten żandir jest w cholerę wolny. I wyciągamy. Tylko trzeba uważać, bo zator nas nie uciągnie. Dobra, i pora akcji ratunkowej. To już was na dzisiaj żegnam. Cześć.